Okazuje się, że tak jak nie możemy się najeść na całe życie, wyspać na zawsze, tak samo nie możemy siebie zadowolić na zawsze. Otoczenie jest niesamowicie ważne, dlatego powinniśmy uczyć się krytycznego myślenia. Ale najważniejsza sprawa to szukać w sobie siebie, a nie szukać siebie w innych ludziach, bo to prowadzi na manowce. Czy to nie jest tak, że głębiej i mocniej doświadczamy szczęścia, bardziej je odczuwamy, im więcej dotknęło nas nieszczęścia? Jesteśmy jednoskrzydłymi aniołami, potrzebujemy siebie po to, żeby fruwać. Dlatego ważne jest wsparcie społeczne i dlatego właśnie relacje są jednym z ważnych aspektów dobrego życia. Nieraz słyszeliśmy w życiu pytanie, czy jesteś szczęśliwy, szczęśliwa? Nieraz sami sobie zadawaliśmy pytanie, czy jesteśmy szczęśliwi? Ale co to jest tak naprawdę szczęście? Czy jesteśmy szczęśliwi, czy jesteśmy tylko zadowoleni? O tym dziś w kulminacji słów Wojciech Andrusiewicz. Zapraszam. A ze mną Paweł Fortuna, psycholog, pisarz, kompozytor, twórca cyberpsychologii pozytywnej, związany z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam. Witam. Zacznijmy od banalnego, wydawałoby się, pytania, ale ilu pan zna ludzi szczęśliwych? Zależy, czy mówimy o osobach, które właśnie rozpoczęły spotkanie ze mną, czy właśnie skończyły spotkanie ze mną. Rozumiem. Ale w swoim otoczeniu, w otoczeniu swoich znajomych, z którymi się pan spotyka. I powiedzmy, że te spotkania nie mają końca, bo to jest zawsze tylko przerywnik. Dużo osób jest szczęśliwych? Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego? Ponieważ mówimy o jakimś doświadczeniu fenomenologicznym, czyli każdy z nas w środku dokładnie wie, czy jest szczęśliwy, czy nie jest szczęśliwy. Natomiast w różny sposób to ujawnia. I może być tak, że ludzie są szczęśliwi na takich pokładach, na takich poziomach swojego istnienia, który jest nam niedostępny. Mają wewnętrzny spokój, doświadczają harmonii, doświadczają spełnienia, a wcale nie muszą wyglądać jak jakaś radosna postać, która skacze ze szczęścia właśnie. Dlatego to jest pytanie o to, ile osób powiedziało mi, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy. A ile osób szczęśliwy. Powiedziało, że jest szczęśliwy? Spontanicznie prawie nikt tego nie mówi. Dlaczego? To jest specyfika naszego kraju, w którym dominuje coś, co psycholodzy określili mianem polska norma negatywności. A zatem, jeżeli chcesz nawiązać szybki kontakt z drugim człowiekiem, narzekaj, opowiedz, jak jest nie źle. Nie mów, że jesteś szczęśliwy, dokładnie. Opowiedz, że jest źle. Dlaczego? Ponieważ będziesz wtedy miał status osoby, która dzielnie z wszystkimi przeciwnościami losu daje sobie radę. Jeśli coś się jej nie powiedzie, no to nikt nie będzie miał do niej pretensji, ponieważ no takie są trudne okoliczności, ale jak się coś uda, to... Ale wróćmy do początku i chciałbym, żebyśmy prostym językiem wyjaśnili, bo Piłat swego czasu powiedział, cóż to jest prawda. Ale cóż to jest szczęście? Jakby pan swoimi słowami dość prosto powiedział, co możemy dzisiaj nazwać szczęściem. Ja wiem, że dla każdego to pewnie jest co innego. Każdy dokładnie wie, co to jest szczęście. I ja, w jakikolwiek sposób byśmy tego nie zdefiniowali, to nie zmienimy tego właśnie wewnętrznego doświadczenia. Mam wewnętrzny taką miarkę szczęścia. I my dokładnie wiemy, czy jesteśmy w dobrej sytuacji życiowej, funkcjonujemy optymalnie, czy też nie funkcjonujemy optymalnie. Natomiast jeżeli przeniesiemy sobie problem na przestrzeń dyskursu akademickiego, to tutaj zaczynają się problemy terminologiczne. Ale na razie jeszcze nie dyskutujmy akademicko, tylko dyskutujmy czysto ludzko. Ja sam doświadczyłem wielu pytań, żona często się mnie pyta, ale czy jesteś szczęśliwy? No i właśnie, jak odróżnić, bo są dwie kategorie, kiedy możemy mówić o tym, że no coś w nas jest pozytywnego. To znaczy jest to zadowolenie i jest to szczęście. Wiele osób myli zadowolenie ze szczęściem. Dla mnie zadowolenie to jest krótkotrwały efekt. Szczęście jest raczej długofalowe. Ale czy jesteśmy w stanie dzisiaj odróżnić? Wiele osób, mówiąc, że jest szczęśliwym, tak naprawdę często jest osobami zadowolonymi po prostu. No właśnie ujawnił pan zdroworozsądkowe pojmowanie szczęścia. Subiektywne, intuicyjne, niewymagające akademickiego dyskursu. Pan uważa, że szczęście to jest stan, który trwa długo, który jest stale obecny w naszym życiu.
Moglibyśmy powiedzieć, że sam fakt uświadamiania sobie, że w ogóle istniejemy, już jest podstawą do tego, żeby w sposób długotrwały doświadczać szczęścia. Ale odpowiem panu inaczej na to pytanie. Polecam wszystkim sięgnięcie do opowiadania Stanisława Lema pod tytułem Kobyszcze. To opowiadanie zostało opublikowane w tomiku Cyberiada. Nie w pierwszym wydaniu, ale w kolejnych. I czymże jest Kobyszcze? Kobyszcze to jest wynalazek niejakiego Trurla. To jest stały bohater opowiadań Stanisława Lema. Kontemplator bytu szczęsny. Maszyna, która niczego oprócz radości nie doświadcza, jest jej dobrze, no czysty hedonista. Przyjaciel Trurla, Klapaucjusz, przychodzi oczywiście łyżkę dziegciu do beczki miodu wrzuca, zawala się cała Trurla koncepcja, ponieważ mówi, że no ta osoba nie może być szczęśliwa, bo ona szczęścia nie może wybierać. Można ją bić, ale ona i tak się będzie uśmiechała. Trurl w związku z tym modyfikuje swoje wynalazki, tworzy mnóstwo różnych społeczności, które mają jakiś homeostatik wolnej woli, sumieniowy, przejawiają podziw dla piękna, albo są seksokratami i tak dalej, i tak dalej. I w końcu te wszystkie wynalazki nie dają satysfakcji, ponieważ nie udaje się stworzyć szczęśliwego społeczeństwa, niezależnie od tego, czy wszyscy są równi, czy mają identyczne potrzeby, żeby się nie bili. I Trurl konstatuje ze smutkiem, prawdopodobnie wzięliśmy się za bary za najtrudniejszy problem na świecie. I być może rozmawiamy o jednym z najbardziej trudnych problemów na świecie, którym byłoby obiektywizowanie szczęścia, co może być niebezpieczne. Dlaczego? Ponieważ ktoś, kto sobie dokładnie zdefiniuje, czym jest szczęśliwe życie, będzie chciał narzucać taki oto wzorzec szczęśliwego życia innym ludziom i będzie takim trurlem, który będzie chciał tworzyć społeczności doświadczające wiecznej szczęśliwości. To jest niebezpieczne. Ja bym nie chciał, żeby ktokolwiek wobec mnie taką inżynierię behawioralną stosował. Dobrze, ale ja coś panu też zacytuję, bo wczoraj przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy o szczęściu spotkałem też odwrotną koncepcję, bo zazwyczaj ludzie mylą zadowolenie ze szczęściem, przypisując swojemu obecnemu stanowi nie zadowolenie właśnie, ale szczęście. A wczoraj spotkałem się z opinią jednego z aktorów, bardzo znanych, na pewno pan go zna, Lech Dybik. To jest najczęściej drugoplanowy aktor, specyficzna twarz w filmach Smarzowskiego między innymi grał. I abstrahuje od wiary prezentowanej przez Lecha Dybika. Mówi coś takiego. Bogu zawdzięczam to, że jestem zadowolony z życia, mam rodzinę, trójkę dzieci. Kościół pomógł mi zrozumieć, co to znaczy być ojcem, co to znaczy być mężem. Jestem wdzięczny za moje 40 lat małżeństwa. Wiele osób powiedziałoby, szczęśliwy facet. A on mówi, jestem zadowolony. No i teraz może pan zrozumieć, dlaczego psychologia zrezygnowała z terminu szczęście jako przedmiotu badań. To jest termin, który pojawia się w narracjach popkulturowych, tak jak teraz możemy sobie rozmawiać w różnego typu wywiadach. Ludzie bazując na psychologii potocznej, na swoich intuicjach zdroworozsądkowych, stosują w sposób nawykowy to pojęcie, żeby komunikować się po prostu z innymi ludźmi. Natomiast szczęściem nie zajmuje się nawet psychologia pozytywna. Mamy inne terminy, na przykład dobrostan, który jest kalką well-being, angielskiego słowa, które zostało wymyślone. I którego pod koniec XX społecznie wieku. Nikt nie rozumie. Czym jest dobrostan, jeżeli pan wyjdzie na ulicę i powie, czy ma pan dobrostan na odpowiednim poziomie? Dlatego stosujemy etykiety słowne, które są bardziej zrozumiałe. I to jest jasne. Ale ze względu na to, że one mają taką otulinę subiektywnych mniemań, bazującą na różnych indywidualnych doświadczeniach, na tym, w jaki sposób ktoś definiuje szczęście, czy bardziej koncentruje się na zadowoleniu, czyli na doświadczaniu pozytywnych emocji, a może właśnie na poczuciu spełnienia, bo myślę, że w tym cytacie aktora tutaj jest coś ze spełnienia, coś z pozytywnego rozegrania swojego życia, z pozytywnej oceny decyzji, które się podejmowało życiowych, ale może być tak, że kolejnego dnia ten pan wstaje, jest gorsza pogoda, on się gorzej czuje i teraz mimo, że na bazowym poziomie nadal może powiedzieć, że jest człowiekiem zadowolonym, to w tym momencie niekoniecznie musi być szczęśliwy. Nie wierzę, że byłby szczęśliwy w momencie, kiedy nagle okazałoby się, że musi zapłacić jakiś mandat. Dlatego rezygnujemy z tego pojęcia. Mamy pojęcie dobrostanu, które również przeniknęło do narracji popkulturowych. Jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Psychologia też sobie z tym poradziła.
Otóż terminem, który jest rozpatrywany i możemy powiedzieć, w ten sposób staramy się definiować szczęście, to jest coś, co moglibyśmy na język polski przetłumaczyć jako rozkwit. Rozkwit, flourishing. Albo optymalne funkcjonowanie na przykład. Ale dobrostan, podobnie jak szczęście, przynajmniej dla mnie, chociaż dobrostan bardziej obiektywnie można oceniać, to nie jest pojęcie krótkofalowe. To znaczy dobrostan nie wiąże się z moim odczuciem tu i teraz, to raczej jest dłuższe odczuwanie. Nieprawda. Znaczy tak zdroworozsądkowa wiedza może podpowiadać, natomiast to by eliminowało z pojmowania z tej kategorii szczęścia emocje. Emocje, których charakterystyczną cechą jest właśnie krótkotrwałość. To są takie impulsy, które pojawiają się i znikają. Nastrój jest dłuższy na przykład. Nastrój jest tak jak tej chmury, które może być zachmurzone, może być niebo, albo może być rozświetlone słońcem. Natomiast emocje często są rodzajem błyskawicy, która się pojawia. A pozytywne emocje są ważną składową rozkwitania. Wyobraźmy sobie, i to nie chodzi tylko o rodzaj zadowolenia czy rodzaj przyjemności, to może być na przykład doświadczenie dumy. Dumy, kiedy widzimy nasze dzieci, którym się wiedzie, dumy, której doświadczamy, kiedy otrzymujemy jakąś nagrodę albo ktoś nas w jakiś sposób wyróżnia. I to też jest krótkotrwały stan. Ale no to dlatego wracam do tego pytania. Dla Pana osobiście, nie mówię teraz o psychologii jako dziedzinie nauki i od tej strony nie pytam, ale dla Pana, jak Pan by odróżnił zadowolenie od szczęścia? Zadowolenie wiązałbym z aspektem emocjonalnym. Z aspektem, czyli związałbym z pozytywnymi emocjami, które mogą być wzbudzane pod wpływem poznawczej analizy sytuacji. Ktoś spostrzega, że jest dobrze, na przykład doświadcza rodzaju ulgi związanej, tak jak student na przykład, który bał się egzaminu i zdał egzamin, albo mu dobrze poszło, jest po prostu z siebie zadowolony. Pozytywnie ocenia sytuację, siebie, dobrze ocenia swoje życie w tym momencie. I to jest ściśle związane z emocjami. Natomiast gdybyśmy na tym się koncentrowali, badając szczęście, no to pozytywna psychologia byłaby nauką o pozytywnych emocjach. A tak nie jest. A tak nie jest, ponieważ w ramach szerokiej kategorii tego rozkwitu czy optymalnego funkcjonowania, oprócz pozytywnych emocji, które są niezwykle ważne, mamy również sferę osiągnięć, mamy sferę zaangażowania, czyli pasji, z którą realizujemy różnego typu zadania, mamy sferę relacji i mamy sferę znaczenia, sensu. I gdybyśmy sięgnęli do korzeni pojmowania szczęścia przez nas ludzi, no to tradycja pokazuje taką dychotomię. Hedonizm, eudaimonizm. Hedonizm związany z doświadczaniem przyjemności, a eudaimonizm związany z doskonaleniem się. Oczywiście można dyskutować, że to dążenie do doskonalenia się na końcu też daje hedonię, też daje przyjemność, ale rzeczywiście inne są troszkę założenia, ponieważ w przypadku kształtowania swojego najlepszego ja, dążenia do doskonałości, droga wiedzie przez ciernie. Droga jest pod górkę. No właśnie, i to jest moje kolejne pytanie, wyprzedził Pan trochę. Czy to nie jest tak, że głębiej i mocniej doświadczamy szczęścia, bardziej je odczuwamy, im więcej dotknęło nas nieszczęścia? Bo to już w dziadach było, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Abstrahujmy od nieba, ale czy to nie jest tak, że to szczęście jest dla nas mocniejsze, kiedy mamy za sobą gdzieś na karku doświadczenie nieszczęścia? Bo czekolada też jest tym słodsza, im przed chwilą gorzki smak był bardziej dominujący. No tak, to jest kwestia tego, co musieliśmy poświęcić. Inaczej się ocenia sytuację, pieniądze, które znaleźliśmy na ulicy, a zupełnie inaczej te, które zarobiliśmy w pocie czoła. A więc mam tutaj element satysfakcji związany z tym, że my do tego naszego szczęścia przyłożyliśmy rękę. Pan powiedział o wartości trudnych emocji. Tak, jest nawet takie zjawisko, które określamy mianem potraumatyczny wzrost. Okazuje się, że tak jak nie możemy się najeść na całe życie, wyspać na zawsze,
Tak samo nie możemy siebie zadowolić na zawsze. To zadowolenie zawsze w pewnym, czyli czynnik, który kształtuje nasze zadowolenie, pozytywna zmiana w życiu, dowolna, awans, większe finanse, cokolwiek, w pewnym momencie jest naszą codziennością. Jest naszym status quo, jest tym, co jest. Przyzwyczajam się do tego. Czy pan. I nie odczuwamy tego już jako szczęście. Czy pan cieszył się dzisiaj z tego, że pan widzi? Mój dobry kolega nie ma ramion i przedramion. Jest talidomidowym dzieckiem, ma tutaj po prostu dwie dłonie. Proszę sobie wyobrazić, co on by oddał za to, żeby kogoś przytulić. Wykorzystał pan dzisiaj ręce do tego, żeby kogoś przytulić? Nie zdążyłem rano. A co się dzieje z nami, kiedy nagle jesteśmy przygwożdżeni do łóżka i marzymy o spacerze? Co się działo z nami w czasie pandemii, kiedy marzyliśmy o tym, żeby pójść do lasu? Wtedy nagle okazuje się, że te wszystkie nasze wcześniejsze doświadczenia nie dały nam takiego kapitału szczęścia, żeby od tego odcinać kupony. Nie. My chcemy dokonać zmiany tu i teraz, ponieważ nie ma trwałej, pozytywnej zmiany na poziomie przyjemności i coś, co jest w tym momencie przyjemne i jest jakimś impulsem, który otrzymujemy zawsze, że mamy codziennie, co miesiąc podwyżkę, to jest w pewnym momencie nasza codzienność. No. Ja słyszałem anegdotę o jednej naukowczyni zajmującej się psychologią pozytywną. Ona miała jakąś operację na oczy, podobno, to jest informacja z drugiej ręki, i obiecywała sobie, że kiedy ta operacja się powiedzie, nigdy już nie będzie narzekała. Rozumiem, wytrzymała kilka tygodni, no w pewnym momencie po prostu wstajesz rano i widzisz świat. Ale jeżeli na przykład ktoś doświadczył w życiu traumy, związanej na przykład z trwałym inwalidztwem, załamał mu się świat, bo na przykład był sportowcem albo tancerzem, krótko mówiąc, to ciało było niezbędne do tego, żeby kształtować swoją pozycję społeczną, żeby na niej było fundamentem jakiejś roli życiowej, i nagle to wszystko się rozsypuje, to okazuje się, że jest szansa. I ona się, ją określamy mianem potraumatyczny wzrost, czyli sytuacja, w której człowiek może zbudować siebie na nowo, skonstruować siebie na nowo i funkcjonować w nowej roli, i dawać światu takiego siebie, jakiego nie mógł dać siebie wcześniej, ponieważ nie odkrył pewnych zasobów. I w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, że dzięki temu, że przeszedł przez ciemną dolinę, wyszedł na wyższy poziom, który mógłby być niedostępny, gdyby jego codzienność powiedziała, który się odczuwa tą drogą. Bo tak, dokładnie. Dobrze, a czy dzisiaj, w czasach, kiedy jesteśmy epatowani szczęściem, moim zdaniem takim trochę mylnym, bo jeżeli obejrzymy telewizję, jeżeli wejdziemy w media społecznościowe, w internet, to szczęście zacznie nam się kojarzyć i wielu osobom się kojarzy z majętnością, czyli z kasą, z satysfakcją z otoczenia, z tego środowiska, w którym żyjemy, z celebryctwem potocznie zwanym. Tymczasem kiedyś mój dobry znajomy, który już nie żyje, powiedział: Wojtek, spotkałem bardzo wielu ludzi bogatych. Tak naprawdę funkcjonowałem w ich otoczeniu, ale więcej ludzi szczęśliwych spotkałem po drugiej stronie, wśród ludzi, którzy mieli bardzo mało. Jak to jest z tym szczęściem, którym z jednej strony jesteśmy epatowani, a z drugiej strony tego szczęścia tam nie ma realnie? No, czy się z tym pan zgadza? Zdroworozsądkowe myślenie jest takie, że rzeczywiście pieniądze mogą się przyczynić do szczęścia, że pomagają lepiej żyć, bo możemy mieć lepszych lekarzy, możemy latać lepszymi samolotami, możemy wysłać dzieci do lepszych szkół, mamy mniej ograniczeń. Ale w momencie, w którym pieniądze stają się figurą na tle innych elementów życia, a to jest dość niestabilny byt, to może spowodować, że każdego dnia z drżeniem serca patrzymy na to, jakie są kursy walut. Ponieważ im więcej mamy pieniędzy, tym więcej możemy stracić na inflacji na przykład. A z badań wynika, że
proporcjonalne, identyczny zysk, identyczna strata, inaczej jest postrzegana przez nasz umysł. My się krócej cieszymy zyskiem, nie wiem, takim samym plus 100 tysięcy, niż stratą, martwimy o wiele bardziej, nie ma symetrii, o wiele bardziej stratą, dlatego znane są przypadki osób, które no, były bardzo majętne, ale w wyniku straty, która i tak gwarantowała im życie ponadprzeciętne, postanowiły odebrać sobie życie. Więc rozumiem, że to codzienne drżenie o to, co będzie, odwodzi nas i oddala od tego szczęścia. No tak, no drżenie. Wstaję rano, poranne zorze budzą mnie ze snu. I teraz co się dzieje? Sprawdzam. Giełdowy ranek. Jaka jest moja sytuacja? No jeżeli przyjmiemy, że takie pożykadło ludowe, że szczęście to dobry sen jest prawdziwe, warto się na tym zastanowić, no to wszystko, co nam odbiera dobry sen, nie sprzyja naszemu dobremu życiu. I jeżeli zwalimy sobie na głowę mnóstwo problemów, łudząc się, że właśnie, nie wiem, osiągając jakieś dobro, będziemy mieli lepiej. Ksiądz profesor Chlewiński zawsze nam powtarzał, im masz mniej rzeczy, tym więcej stopni swobody. Oczywiście trudno to pojąć w sytuacji, kiedy człowiek nie ma nic i dąży do jakiegoś statusu, porównując się z innymi ludźmi, na przykład w mediach społecznościowych, to wygląda inaczej, bo to dobre jest rzeczywiście takie bardzo błyskotliwe i wzbudza nas pożądanie. Ale tu właśnie mam od razu pytanie, żeby nie stracić wątku. To, co Pan przed chwilą zauważył, jak otoczenie wpływa na to, jak postrzegamy szczęście? Tak jak otoczenie wpływa na wszystkie nasze przekonania. Czyli w sposób nieprawdopodobnie istotny. To, jaki mamy obraz świata, zależy od osób, które spotkaliśmy w naszym życiu. To, jaki mamy światopogląd, to, jakie mamy wartości, to, jakim językiem mówimy, to zależy od ludzi, których spotkaliśmy w naszym życiu. I teraz tutaj istotne znaczenie ma wrażliwość, na podatność na te przekonania i osoby, które mają na przykład niepewną samoocenę, nie wiedzą, kim są, troszkę się plączą w tym dążeniu do poszukiwania własnej tożsamości, w naturalny sposób szukają jakiegoś punktu odniesienia. Jeżeli te punkty odniesienia są przez innych ludzi podziwiane, no to oczywiście jest to pułap, do którego będą dążyli. Każde dziecko patrzy na to, na co jego ojciec, mama, na co jego rodzic patrzy. Jeżeli rodzic jest zapatrzony w Instagram, jeżeli jest zapatrzony w influencerów, to dziecko wie, że tam jest bodziec, który jest istotny w życiu. I co się może stać? Tu będę mówił jak psychoanalityk. Może się wydarzyć coś takiego, że ten ktoś będzie miał parcie na szkło, a tak naprawdę to będzie parcie na rodzica. Będzie chciał być w tym miejscu, w tym punkcie, w którym skoncentrowany jest wzrok jego rodzica, a ta jakby taka poznawcza matryca jest kształtowana przez wiele lat. Jeżeli to się często powtarza, no to w naturalny sposób pewne jakby wartościujemy pewne elementy otoczenia jako ważniejsze i mniej ważne. Czyli otoczenie jest niesamowicie ważne, dlatego powinniśmy uczyć się krytycznego myślenia. Ale najważniejsza sprawa to szukać w sobie siebie, a nie szukać siebie w innych ludziach, bo to prowadzi na manowce. Dlaczego? Każda moda... Kiedyś mija. Przemija. Właśnie. Okej, na zakończenie może pesymistyczne pytanie, ale liczę, że będzie pozytywna odpowiedź. W sumie to pytanie dwójdzielone. Po pierwsze, czy wyobraża Pan sobie człowieka, który w swoim życiu nie zaznał szczęścia ani chwili? A po drugie, czy wyobraża Pan sobie człowieka, może Pan go spotkał, który nie chce szczęścia? Pierwsze pytanie. Wyobrażam sobie, ale być może dlatego, że zajmuję się wyobraźnią trochę i mam umysł rozgimnastykowany. I oczywiście jako model teoretyczny, jako eksperyment myślowy to jest możliwe. Ale czy na poziomie rzeczywistym byłoby to realne? Myślę, że nie, ponieważ oznaczałoby to, że ktoś nie doświadcza w ogóle pozytywnych emocji. Mało tego, że nie doświadcza tego kontrastu pomiędzy sytuacją, kiedy było źle, a jest nieco lepiej. I z punktu widzenia osoby, która żyje w luksusie, dana malutka zmiana u innej osoby może być niedostrzegalna. Krótko mówiąc, to, że ktoś może znaleźć na ulicy, nie wiem, złotówkę dla osoby majętnej, będzie
bez znaczenia doświadczeniem, a dla tego kogoś to może być odmiana jego codzienności, ponieważ uwierzy na przykład w to, że los mu sprzyja i że coś się zmienia w jego życiu. Czyli gdyby taka osoba istniała, to oznaczałoby, że jest niewrażliwa na spostrzeganie zmian w swoim życiu. Teoretycznie moglibyśmy sobie taki system wyobrazić, ale realnie jest to raczej niemożliwe. Dobrze, tak. A ten drugi wariant, czy może być ktoś... No ja myślę, że spotkałem takie osoby, przynajmniej czytałem o nich, które nie chciały szczęścia, ale to związane było raczej też z traumą, która w życiu wystąpiła i te osoby, śmiem twierdzić, nie wyobrażały sobie już bycia szczęśliwymi i dlatego wypierały to szczęście i nie chciały szczęścia. Ja myślę, że każdy z nas w życiu doświadcza takiego momentu, w którym nie chce żyć, w którym rozważa taką opcję. Myślę o momentach, w których jakby to odwołując się do Stachury, dostrzega całą jaskrawość. Może zobaczyć mechanizm, który rządzi światem. Może zwątpić w wolną wolę. Zacząć poważnie myśleć o determinizmie i stwierdzić, że jego życie nie jest w jego rękach. Może w sposób bardzo przygnębiający doświadczać schorzenia, które ma. Wyobraźmy sobie osoby, które cierpią na padaczkę lekooporną i doświadczają ataku w momentach, których nie są w stanie przewidzieć, ponieważ nie ma żadnych sygnałów, że atak nastąpi. Może to być w trakcie wykładu, może to być w kawiarni, może to być na ulicy, może być w domu, może być wszędzie. Te osoby nie mogą mieć dzieci, kiedy wyobrażają sobie, że mogłyby wypuścić swoje dziecko. Nie mogą kierować samochodem i tak dalej. Rozmawiałem z takimi osobami po ataku i one muszą odbudowywać sens życia od zera, ponieważ znowu wszystko się rozsypało w najmniej oczekiwanym momencie i wiedzą o tym, że to się może rozsypać w wielu innych najmniej oczekiwanych momentach. I bywają momenty w życiu każdego z nas, kiedy nie wyobrażamy sobie sensu, szczęścia i nie dostrzegamy pozytywnej perspektywy. I od tego właśnie jesteśmy my. Ktoś ładnie powiedział, że jesteśmy jednoskrzydłymi aniołami, potrzebujemy siebie po to, żeby fruwać. Dlatego ważne jest wsparcie społeczne i dlatego właśnie relacje i są jednym z ważnych aspektów dobrego życia. Cieszę się, że pozytywnie Pan to zakończył. Pozostaje mi życzyć szczęścia, ale śmiem twierdzić, że jest Pan człowiekiem szczęśliwym, ale szczęście zawsze można mnożyć. Liczę, że nasi widzowie będą bardziej szczęśliwi po obejrzeniu tego nagrania. We mnie rozkwitły jakieś przemyślenia na temat szczęścia po tym spotkaniu, co też mogę upatrywać w tym jakiejś dozy szczęścia, która na mnie zstąpiła podczas tej rozmowy, za co serdecznie dziękuję i dziękuję za to, że przybliżył Pan to, co jest tak naprawdę ważne, bo z tej dyskusji naszej wynika dość jaskrawo, co jest ważne do szczęścia. Mimo tego, że być może czasem po opłatkach chodziliśmy, to jednak to szczęście da się z tej rozmowy wyciągnąć i zdefiniować. Korzystajmy z naszych narzędzi do przytulania. Dziękuję serdecznie. Dzięki.